Gościem ISB News TV podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest pan Wojciech Ozimek, wiceprezes i założyciel firmy One Two Tribe. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Panie prezesie, spółka opublikowała wczoraj strategię na lata 2023-2026. Proszę opowiedzieć o niej bardziej szczegółowo. Co zakłada, jakie są plany, jakie są cele spółki? Strategia składa się z, jakby w skład strategii wchodzą trzy cele. Pierwszy cel to jest wyjście za granicę. W chwili obecnej spółka już jakby realizuje projekty zagraniczne. Wdrażamy nasz główny produkt, jakim jest platforma Tribeware, na wielu rynkach. Natomiast chcemy, żeby ta ekspansja przebiegała bardziej agresywnie i chcemy do końca 2024 roku osiągnąć ponad 50% przychodów z licencji z platformy z rynków zagranicznych. Wynika to, jakby ten cel jest postawiony, to jest bardzo ambitny cel, natomiast on jest postawiony ze względu na to, że chcemy wejść w konkurencję, bym powiedział, silniej zaznaczyć swoją obecność na rynkach międzynarodowych. Tak? Obecnie na rynku polskim ta penetracja już jest dość duża, obsługujemy duże firmy, dużych, na przykład dużych retailerów, takich jak Lidl czy IKEA. Natomiast w chwili obecnej po prostu interesuje nas wyjście na świat. I to wyjście na świat też ma jakby dwa następne, znaczy chcielibyśmy też zaznaczyć swoją obecność w taki sposób, żeby w raportach rynkowych dotyczących firm z naszej branży, czyli performance managementu, żeby zaistnieć, mówiąc wprost, czyli żeby firmy, które wybierają sobie kolejne rozwiązanie tego, z tego segmentu, po prostu wybrały też nas. A drugi element, no to jest też taki, że no chcemy konkurować po prostu, no mówiąc wprost, z firmami zagranicznymi. I z tym wiąże się też cel finansowy, to znaczy my patrzymy na ten rynek, on rośnie jakby... Patrzymy, bo to jest kilka rynków tak naprawdę powiązanych z sobą, które rosną średnio 25% rok do roku. My, żeby zdobyć przewagę rynkową na tym rynku, powinniśmy rosnąć co najmniej dwa razy tyle, czyli musimy rosnąć 50% rok do roku. I po połączeniu w zeszłym roku, po wejściu na New Connect, ten rok był takim rokiem połączeniowym. W chwili obecnej po prostu chcielibyśmy mocno się mocno zorientować na jakby na przyspieszenie. Z tym jest związane kilka rzeczy. No, nie wiem, w chwili obecnej, jak to mówię, trwa kampania na przykład do sprzedaży, która jest związana z naszymi obecnymi klientami, ale na innych rynkach. To jest taki model, który już przećwiczyliśmy, bo weszliśmy tak już na przykład na rynki arabskie z firmą, która była, do której prowadziliśmy projekty w Polsce. Także tutaj to się dzieje, jakby cała idea polega na tym, żeby przyspieszyć ten wzrost. To jest jakby pierwszy element. Natomiast w obszarze takiej gry rynkowej, która rozegra się w najbliższych kilku latach, tutaj są kolejne dwa cele, które nas bardzo mocno interesują. Pierwszy to jest... On jest wymieniony jako trzeci w strategii, ale pierwszy jest dość oczywisty, to jest sztuczna inteligencja. My jesteśmy jakby, stosujemy rozwiązania sztucznej inteligencji. W taki dość, bym powiedział, do tej pory stosowaliśmy w oszczędny sposób. Ta rewolucja, która teraz się zdarzyła, czyli GPT nam to przyspieszyło. Nagle okazało się, że możemy stosować sztuczną inteligencję na bazie danych, które mamy, możemy stosować no, w zasadzie w wszystkich procesach w firmie, ale także w procesach naszych klientów. I to jest coś, w czym nie możemy się dać wyprzedzić. To znaczy tutaj musimy w porównaniu do naszej zagranicznej konkurencji, jakby tutaj musimy bardzo silnie zaznaczyć swoją obecność. I to jest taki, bym powiedział, driver wzrostu. No i docelowy, taki mój, bym powiedział, ulubiony cel, to jest coś, co się nazywa Intelligent Augmentation. Intelligent Augmentation to są rozwiązania, które wzmacniają człowieka w jego pracy. Ja postrzegam, czy w ogóle jako firma postrzegamy rozwój sztucznej inteligencji w taki sposób, że to nie jest coś, co zastąpi człowieka, tylko coś, co go wzmocni. Czyli to nie jest tak, że nie wiem, chat GPT przejmie rolę, nie wiem, dziennikarza, tylko raczej, że dziennikarze będą korzystać po prostu z którejś tam z kolejnych wersji modelu językowego, bo to jest model językowy, to nie jest jakby osobowość, nie, to nie ma świadomości i tak dalej. To samo dotyczy wszystkich zawodów. Więc nasza strategia opiera się jakby na podniesieniu tego trendu. W tym trendzie jest też jedna rzecz, która jest bardzo ważna, dzisiaj też będę o tym mówił tutaj na EKG. To jest kwestia tego, do czego służą jakby rozwiązania sztucznej inteligencji, które my implementujemy, jakby ten nasz jakby autorski algorytm, on służy do tego, żeby dobierać zadania dla pracowników, czyli dostosowywać zadania, będzie, kiedy mamy duże zespoły pracownicze, dostosowywać zadania do ludzi w taki sposób, żeby, to jest opisane na początku strategii, tak, żeby z jednej strony firma uzyskiwała efekt biznesowy, ale z drugiej strony, żeby ludzie też otrzymywali, żeby dla nich ta praca była pracą, która jest taką pracą,
po angielsku jest dobre słowo rewarding, czyli taką wynagradzającą, tak? Czyli taką, która ich buduje ich wartość, ich poczucie własnej wartości, minimalizuje stres i tak dalej, i tak dalej. W tym sztuczna inteligencja wiemy, że może pomóc, tak? To nawet bym tak powiedział. To znaczy, to jest coś, z czym startowaliśmy w kilku konkursach zagranicznych, byliśmy wyróżniani za takie podejście. Uważamy, że to jest właściwie podejście. To jest też wyróżnik nasz w porównaniu do innych rozwiązań performance management międzynarodowych. Także strategia jest ambitna, natomiast jest takim czymś, co było bardzo potrzebne. Nawet nie wiem, czy nie tyle rynkowi, bo ja wiem, że no, rynek jakoś tam komentuje strategię, więc już gdzieś tam czytałem pierwsze komentarze, rozmawiałem to z inwestorami zainteresowanymi tym, co w tej strategii jest. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że to jest taka wytyczna dla mojego zespołu, tak? Bo to jest jakby strategia jest dla nas, w sensie dla ludzi, którzy będą tę strategię realizować. Stąd staliśmy się, bo ona była bardzo, bardzo konkretna, czyli że tam się pojawiały liczby. One są, ona jest jeszcze bardziej konkretna na takim elemencie, na takim poziomie operacyjnym dla poszczególnych menedżerów. I myślę, że to jest coś, co jeszcze nam doda trochę energii do tego, żeby przyspieszyć. Rozumiem, natomiast nie będę się wdawał w dyskusję na tematy produktowe, bo się na tym po prostu nie znam. Natomiast chciałbym dopytać bardziej jako dziennikarz ekonomiczny, gospodarczy, giełdowy. Każda strategia, szczególnie tak ambitna, musi kosztować. Jakie to mogą być koszty? Nie wiem, czy to Państwo strategię oszacowali. Skąd wziąć, skąd będziecie mieli finansowanie? Czy na przykład może kolejnym krokiem będzie rynek główny? Jak również pytanie o ekspansję zagraniczną, o której pomyśleć, czy to będzie zdobywanie nowych rynków, czy może jakieś akwizycje i tym podobne kroki. Pierwszy temat, jeśli chodzi, zacznę od drugiego pytania, bo ono jest prostsze. W chwili obecnej to się odbywa, jakby ekspansja odbywa się w kilku krokach. Pierwszym krokiem jest, nie chcemy ponosić kosztów ekspansji, dopóki nie będziemy w 100% pewni, która z metod ekspansji daje nam największy efekt. Więc pierwszym krokiem aktualnie jest kampania, to jest wychodzenie z tymi klientami, których mamy w Polsce. To są duże międzynarodowe firmy za granicę i w okolicach tych firm. I to jest coś, co się realizuje, realizujemy to w ramach jakby bieżącego cash flow, tak mówiąc wprost. Czyli no spółka ma dodatnią EBITDA i możemy te środki przeznaczyć aktualnie na ekspansję. To jest jakby pierwszy. Drugi element, który mamy jakby zaplanowany i który pojawił się w tej strategii, to jest otworzenie biura w Europie Zachodniej. Ono jest nie tyle biurem sprzedażowym, co biurem obsługowym. Dlatego, że w chwili obecnej, jakby po pierwszych kontaktach z klientami okazało się, że to jest coś, co powinniśmy mieć. Znaczy, powinniśmy mieć obsługę, zwłaszcza na przykład na rynkach nie, typu Niemcy czy Francja, powinniśmy mieć obsługę w językach natywnych. Na razie planujemy jedno, jeszcze wybieramy, gdzie to powinno być. Natomiast to też jest, bym powiedział, opcja taka bardzo. Planujemy to, żeby zrobić to w bardzo budżetowy sposób. Jesteśmy w jakichś organizacjach, które tam no, wspierają nas i pomagają nam w założeniu. Nie chcę uprzedzać jakby faktów. Jest to wspomniane, jakby jest o tym wspomniane strategii. I trzeci element no to jest licencjonowanie i partnerstwa. To jest taki element, który jest u nas na miejscu trzecim. Po pierwszych próbach mamy różne doświadczenia, tak bym to powiedział. I tak zapowiadaliśmy kiedyś, że będziemy testować, to w chwili obecnej nie rezygnujemy z tej metody, natomiast widzimy, że ona jest nieprzewidywalna. Czy oddanie partnerowi własnej sprzedaży, zwłaszcza produktu technologicznego, wysoko specjalizowanego jest po prostu, wiąże się z ryzykiem utraty kontroli. Jeszcze nie wypracowaliśmy takiego mechanizmu, żeby sobie z tym radzić. Tutaj to jest na pewno problem. Teraz co do finansowania. Na razie, dopóki nie wykreujemy jakiegoś istniejącego dużego wzrostu, to podobnie jak w przypadku ekspansji, rozwijamy w ramach jakby bieżącego cash flowu, posiłkujemy się kredytem bankowym, obrotowym i tak dalej. Na razie nie planujemy jakichś dużych ruchów typu emisja. Zresztą rynek, ten sentyment na rynku jest taki, że w chwili obecnej to chyba nie do końca ma sens. To ciężko mi to nawet ocenić. Po prostu nie zajmowaliśmy się takim planowaniem. Na pewno jak zobaczymy, że któryś z tych trendów idzie bardzo mocno do góry, to znaczy na przykład, nie wiem, że bardzo duży, nie wiem, bardzo w jakimś modelu ekspansji osiągamy bardzo dobre wyniki, no to wtedy będziemy szukali po prostu środków, żeby go wzmocnić. Natomiast no nie ma sensu
że tak powiem, budować story inwestycyjnego w sytuacji, kiedy jakby nie ma, nie ma takiego zweryfikowanej, jak to się mówi, my nie jesteśmy w fazie MVP, bo nasz produkt już się dawno sprawdził na rynku, no ale w kontekście wchodzenia na kolejne rynki, czy nie, rozwijania go nowe funkcje, zawsze patrzymy, jak to będzie funkcjonować. Z AI-em też jest tak, że obecnie jest hype, ale jak patrzymy na ten hype, mówiąc o sztuczną inteligencję, to jest bardzo płytki, dotyczy jednej, jakby jednej granicy rozwiązania. To znaczy w chwili obecnej płytki oznacza, że każdy może powiedzieć, że zna się na AI-u. My pracujemy nad naszym algorytmem 2017 roku. Dużo mamy wykonane, łącznie z badaniami naukowymi i tak dalej. Więc to też nie jest taki moment, że my w chwili obecnej potrzebujemy jakby zewnętrznych środków. Potrzebujemy, żeby to rozwiązanie, które mamy, było na tyle masowe, że po prostu uzyskało odpowiedni ciężar. Wtedy się zastanowimy, czy będziemy korzystać z finansowania zewnętrznego. Ja osobiście po połączeniu, po wejściu na NewConnect i tak dalej, najchętniej bym z ruchami dużymi inwestycyjnymi odczekał, a najchętniej jakby spółka się finansowała po prostu sama. To jest duży potencjał, duże rozwiązanie i uważam, że jest takie miejsce. I ostatnie pytanie, czy spółka w tej chwili skupia się w 100% na tym, co Pan powiedział, na tym produkcie sztucznej inteligencji, czy może gdzieś tam już na zapleczu jakieś niespodzianki dla inwestorów do rynku się szykują? Czujecie na czymś nowym po prostu? Nie, znaczy to jest tak, że my się bardziej skupiamy na platformie tej, która służy do motywowania pracowników typu Tribeware, a nową rzeczą do niej są kolejne moduły sztucznej inteligencji. I my, podobnie jak duże spółki technologiczne, na których się trochę wzorujemy, typu nie wiem, Salesforce, na przykład amerykański i tak dalej, bazujemy na jednym korowym produkcie i do niego będziemy raczej dobudowywać kolejne rzeczy. Boimy się rozproszenia. Kiedyś wyszliśmy z rynku gier, gdzie w pewnym momencie bardzo zaryzykowaliśmy, rozproszyliśmy się. Rozproszenie jest złe. Firma ma tam 30 osób, 30 parę osób, pracowników, współpracowników. Jakby zespół musi być skupiony bardzo mocno na celu. Zwłaszcza na takim rynku, który jest po pierwsze konkurencyjny, po drugie my z dość dużego rynku, ale musimy mieć jakby dużo energii, żeby wejść na jeszcze większy rynek. Więc ta energia musi być przyłożona po prostu w odpowiedni sposób. To jest dla nas cel. Ja wiem, że jakby rynek lubi takie zapowiedzi, produkty i tak dalej, ale my patrzymy bardziej na bardzo długoterminowy rozwój jednej technologii niż wiele technologii rozwijanych równolegle. Nie mamy takiego kapacji. A dla długoterminowych inwestorów właśnie ta stabilność jest najważniejsza. Tak, chcielibyśmy przyciągnąć takich inwestorów, którzy są długoterminowi, którzy wierzą w rozwój spółki w długim okresie czasu. No i my też, ja prowadzę spółkę 20 lat, przyszliśmy od spółki growej przez zmianę, gdzie od 2014 roku tę platformę, którą mamy, wybudowaliśmy do poziomu, gdzie jest teraz, uprzedzając pewne trendy rynkowe. I uważam, że to jest jakby ta strategia, ciężko porównać sobie było gdyby, ale to, co jest teraz, jest efektem jakiejś długoterminowej pracy. Chcielibyśmy to utrzymać po prostu bardzo mocno. Dziękuję bardzo. Dziękuję.